do siebie pasuje. Grupa CEZAP. Najlepsze marki w jednym miejscu. Ostrów Wielkopolski, Wrocławska 69. Is watching basketball at 3 in the morning enough? No, of course not. So you always wanted to be part of the team. Your own basketball club. In your own backyard. What if I said you could? ENBL. 9 European countries, 15 pro teams, 60 games a season. The fastest growing basketball league in Europe. In the arena, on TV, or streaming live on your phone. Reach out to us and join the ENBL family. ENBL. Right here in your backyard. Hi, my name is Iger Skelly. During matches and trainings, I always give my best. And when I come home tired, my loved ones give me strength. We like to spend time together, watch something on the TV or the internet. During my stay in Ostrov, I noticed that fans, sponsors and players are from great basketball family. I know that Promax is part of it, which is why I choose the services of your company. You too can be a member of our family. Vibješ Promax. Oto historia trójramiennej gwiazdy. Lewe ramię oznacza morze. Dzisiaj łączymy się z tym, co zawsze stanowiło fundament naszej marki. To znak nowych czasów. Jestem Ostrowianinem z krwi i kości. Tutaj się urodziłem, tutaj chodziłem do szkoły i tutaj zaczęła się moja koszykarska przygoda. Z Ostrowa pochodzi moja małżonka. Tutaj również mieszkają moi przyjaciele. Chcę, żeby nasze miasto się rozwijało, dlatego też wspieram lokalne firmy. Taką firmą jest Promax, niezawodny dostawca telewizji cyfrowej i internetu światłowodowego oraz sponsor ostrowskiej koszykówki. Bądź lokalnym patriotą i także wybierz Promax. Koszykarskie emocje zapewnia Dombud, twój partner w budownictwie, producent konstrukcji stalowych. Halo, halo, witamy z Areny Ostrów. 11 i 12 kwietnia. W tych dniach rozgrywany będzie turniej Final Four Ligi ENBL, czy jak to woli ENBL, Liga Północnoeuropejska. 15 zespołów było w stawce, które walczyły od listopada właśnie do kwietnia o udział tutaj w turnieju finałowym rozgrywanym w Ostrowie Wielkopolskim. Blisko 55 meczów. No i te mecze wyłoniły cztery najlepsze drużyny tych rozgrywek, czyli King Szczecin, BC Wolves z Litwy, BM Stal, a także polski cukier Start Lublin. Pierwszy półfinał przed nami, w którym właśnie BC Wolves zmierzy się
z Kingiem Szczecin. Takie wilcze derby skomentują dla Państwa Patryk Pankowiak, sportowefakty.pl i Marcin Gebel. Dobrze, drodzy Państwo, ten mecz rozpocznie się już za 2 minuty, także spieszymy przedstawić składy, w jakich obie drużyny zagrają o ten wielki finał, który zostanie rozegrany w środę o godzinie 19. Jako goście dzisiaj w Arenie Ostrów wystąpi drużyna BC Wolves, numer 1 Juan Gomez, numer 3 Adas Juskiewicius, numer 6 Girdas Żukauskas, numer 7 Ahmad Kawer, numer 8 Indaugas Lukowski, z numer 10 Regimantas Miniotas, numer 11 Rashard Kelly, numer 12 Marcos Delia, numer 13 to Kristupas Zemaitis, numer 19 Vitalius Kozis, numer 21 Arnas Beruczka, numer 44 Jeffrey Taylor. Trenerem jest uznany szkoleniowiec Kęstutis Kęzura. O nim będzie jeszcze chwila, żeby porozmawiać. Jako gospodarze drużyna Kinga Szczecin, aktualnie druga siła Energa Basket Ligi, i trener Arkadiusz Miłoszewski przywiózł do Ostrowa następujący skład: numer 0 Aleksander Hamilton, numer 13 Andrzej Mazurczak, kapitan zespołu, numer 6 Aleksander Wiśniewski, numer 9 Konrad Rosiński, numer 10 Phil Fay, numer 11 Bryce Brown, numer 13 Kacper Borowski, numer 18 Konrad Trzymański, numer 21 Tony Meyer, numer 31 Mateusz Kostrzewski, 33 to Maciej Żmudzki i numer 40 Zach Cuthbertson. Sędziami tego spotkania są Oskars Lucis, Michał Chrakowiecki i Gabrielius Simonowicius. Patryk, taka drobna uwaga odnośnie składu Kinga Szczecin. Kogo tutaj najbardziej brakuje? Myślę, że tutaj Filip Matczak dzisiaj okazuje się, że jest kontuzjowany, także tutaj na pewno to będzie duża jakby bolączka trenera Arkadiusza Miszulewskiego. Także tutaj kontuzja pleców Polaka kluczowego w zespole Kinga wyeliminowała dzisiaj z gry. To jest, drodzy Państwo, rewanż obu drużyn, bo King Szczecin grał już z BC Wolves z tegorocznej edycji rozgrywek Ligi Północnoeuropejskiej 9 lutego w Olicie, bo tam swoje mecze rozgrywa drużyna BC Wolves. Wtedy gospodarze byli górą, wygrywając 87-84. Zobaczymy, jak na tym neutralnym gruncie tutaj będzie wyglądać ten mecz. Drużynę BC Wolves już oglądaliśmy w Ostrowie Wielkopolskim. Wtedy lepsi okazali się koszykarze z Litwy, którzy wygrali 85-75. Wtedy drużynę prowadził jeszcze Rimas Kurtinaitis. Też zmiana trenera w ostatnich tygodniach, jeżeli mówimy o drużynie z Litwy, trzeciej siły litewskiej ekstraklasy. To jest nowy twór na europejskiej mapie, ale o tym będzie jeszcze możliwość porozmawiać, bo już za chwilę, już za momencik pierwszy gwizdek sędziów. Są kibice tutaj ze Szczecina także tutaj w tygodniu. Brawo dla nich. Andrzej Mazurczak, kapitan drużyny Kinga Szczecin. Chyba życiowy sezon dla tego rozgrywającego. Też pojawiają się głosy, że brakuje go w składzie reprezentacji Polski. Kto wie, być może na następnych okienkach znajdzie się dla niego miejsce w kadrze Igora Milicicia. Powalczył MVP teraz NBL sezonu zasadniczego. Kapitalna zbiórka i jest faulowany, będzie miał 2 rzuty wolne. Zach Cuthbertson, tak jak Patryk powiedział, tutaj przed meczem dostał statuetkę dla MVP sezonu zasadniczego, młodych rozgrywek, które inaugurowały w poprzednim sezonie. Pierwszym historycznym zwycięzcą tych rozgrywek jest Danwil Włocławek. Ten turniej finałowy także przed rokiem był rozgrywany w Polsce. Ten także Ostrów Wielkopolski. 2 rzuty wolne wykorzystane za Cuthbertsoni, 2-0 dla Kinga Szczecin. Jeśli King ten mecz by wygrał, to będziemy już wtedy pewni, że to trofeum znowu powędruje w ręce polskiego zespołu. Tak, bo w drugim półfinale BM Stal zagra z polskim cukrem Start Lublin. Jeffrey Taylor, teraz pierwsza akcja tego amerykańskiego supergwiazdora, bo tak możemy
powiedzieć o tym koszykarzu pochodzącym ze Szwecji, ale przebogate CV Jeffreya Taylora. Przygoda w NBA w barwach Charlotte Bobcats, później przez kilka sezonów zawodnik Realu Madryt, z którym w Europie wygrywał wszystko, co było do wygrania. Mistrzostwo kraju, Puchar Króla, Super Puchar Hiszpanii, a także zwycięstwo w tych najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie, czyli Euroliga. Pomylił się Jeffrey Taylor dwukrotnie w tej próbie. I nadal mamy 2-0 dla Kinga Szczecin. Mazurczak penetruje. To są jego akcje, tak jest. Jest zwód, ale jeszcze tutaj w rytm meczowy musi pewnie Andrzej wejść. Był blokowany w tej sytuacji Andrzej Mazurczak. Lider Kinga Szczecin. Lider przez duże L w tym sezonie, bez wątpienia. Teraz rzut trzypunktowy Arnas Beruczka. Sędziowie od razu też pokazują, że tutaj ten mecz musi być zgodny z przepisami, że każdy tutaj, każdy kontakt będzie jednak tu karany faulem. Arnas Beruczka, 26-latek, mierzący 1,96 cm wzrostu. Także występy już w drużynie Aliotuvo z Rytas Wilno, a także epizod gry w Bratysławie. No mają problemy na razie z linii rzutów wolnych koszykarze BC Wolves. Dwa do dwóch po minucie gry w pierwszym meczu półfinału turnieju Final Four Ligi NBL. Brown nominalny tutaj jakby rezerwowy, jeśli chodzi o rozgrywki PLK. Teraz widzimy w pierwszej piątce jego rzut. Ciekawe, jak to się tutaj dzisiaj w tej dla niego nowej roli sprawdzi. Jeffrey Taylor, widzimy, że to zawodnik taki nominalny skrzydłowy, ale też lubi grać z piłką, co pokazał w tej sytuacji. Na razie problemy ze skutecznością Jeffreya Taylora. Zach Cuthbertson jakby potwierdza w tej akcji, że nieprzypadkowo w jego rękach znalazła się ta nagroda MVP za sezon regularny, który rozgrywany był od listopada 2022 roku. Cuthbertson teraz kontra Taylor. Zasłona od Deli, reprezentant Argentyny. Tutaj naprawdę uznane nazwiska w drużynie BC Wolves. Ładnie teraz się piłką podzielili. Walczą jeszcze na zbiórkach. Taylor, kolejna jego próba. No niestety na razie nie może się wstrzelić były gracz Realu Madryt od tego sezonu w drużynie BC Wolves, bo też należy wspomnieć, że BC Wolves to bardzo młoda organizacja istniejąca od 2022 roku, grająca na licencji drużyny z Dżuki, takiego zespołu też, który był już zakorzeniony w tych rozgrywkach litewskiej ekstraklasy, budowany swego czasu przez Tomasa Pačesasa. Ale już i tak, aspiracje duże, jakby ten klub też chce od razu wygrywać, bardzo duży budżet, mówi się, że nawet może i drugi największy na Litwie, a to już jest naprawdę coś, co daje możliwości. Tak, tutaj też ten zespół wspierają, jakby nie było, osobistości litewskiej koszykówki Rymantas Kaukenas, jest prezydentem tego klubu, ambasadorami są bracia Ławrynowicz, których pewnie będą mogli Państwo zobaczyć tutaj za ławką. O właśnie, bracia Ławrynowicz są obecni w Arenie Ostrów, ambasadorzy tej drużyny. To taka drużyna, która ma bardzo duże aspiracje. Mówi się nawet o tym, że w przeciągu kilku najbliższych lat chcieliby występować w Eurolidze, ale najpierw musieliby pokonać te dwie potęgi litewskiej koszykówki, czyli Žalgiris Kowno i Lietuvo z Rytas Wilno. Teraz Brown trafia za 3 punkty. Bryce Brown, celna trójka. No mają problemy ze skutecznością na razie w tych pierwszych minutach. Dużo rzutów trzypunktowych. Andrzej Mazurczak chciał grać jeden na jedynego. Tutaj jeszcze pokazuje arbitrom, że to była akcja rzutowa.
też nie rozumie tej decyzji sędziów Arkadiusz Miłoszewski. Zobaczmy powtórkę tej sytuacji. No nie, nie zgodziłbym się tutaj z Andrzejem Mazurczakiem. Nie był w dwutakcie jeszcze rozgrywający Kinga Szczecin. Także piłka z boku i dogrywamy 20 sekund w tej akcji. Tony Meyer, Andrzej Mazurczak, przez niego przechodzi każda piłka w ale King zaczął bez kompleksów ten mecz. Chyba się Marcinie ze mną zgodzisz i naprawdę teraz efektownie. Phil Fane, król sadów. Świetna akcja z góry, tak? Oglądaliśmy go podczas turnieju o Suzuki Puchar Polski w konkursie wsadów. Delia też nie trafia spod kosza, reprezentant Argentyny. Wysoki gracz środkowy, mierzący 209 cm wzrostu, ale te centymetry teraz nie wystarczyły w tej sytuacji podkoszowej. Meyer, on lubi grać dalej od kosza. Kat Berntsson, tutaj podwajany, ale znalazł Browna jeszcze. Bardzo fajnie dzielą się piłką w tej pierwszej kwarcie koszykarze Kinga Szczecin, ale za to ich podziwiamy i za to lubimy oglądać Kinga Szczecin w tym sezonie w akcji. To jest drużyna grająca bardzo szybko, dzieląca się piłką, w której bardzo dużo zależy właśnie od Andrzeja Mazurczaka. Teraz pierwsze zmiany z numerem 33. Maciej Żmudzki pojawia się na parkiecie. W drużynie BC Wolves także Adas Juskiewicz. Tutaj faulowany był w tej sytuacji. Będziemy mieli dwa rzuty wolne. Był zawodnik NBA, Indiana Pacers. Jeden mecz na parkietach NBA. Tego zawodnika, naprawdę utalentowany chłopak, pokazuje, że jednak przyspieszenie tutaj też ma. I Ahmad Kawer, tak jak Patryk mówi, epizod w drużynie Indiana Pacers. A to jest także najskuteczniejszy zawodnik litewskiej drużyny w tych krajowych rozgrywkach. Blisko 17 punktów i 6 asyst. Takie średnie wykręca właśnie ten zawodnik, którego obserwujemy teraz na linii rzutów wolnych. Pierwszy rzut skuteczny. 10-3. Mocne uderzenie Kinga Szczecin w tych pierwszych 5 minutach. Drugi rzut skuteczny, 10-4. Jak na razie bez punktów z akcji koszykarze BC Wolves. Wszystko z linii rzutów wolnych. Zobaczymy, co teraz zaproponuje Andrzej Mazurczak swojej drużynie. Tutaj podwoją Meyera. Hamilton, nowa twarz też w zespole ze Szczecina. Cały czas na tego zawodnika mocno liczą. Na razie dwa występy w PLK, 2 i 4 punkty, więc to jeszcze nie jest to tutaj, czego na pewno by włodarze też i trener sam oczekiwał od niego, bo to zawodnik z dużymi umiejętnościami. Być może dzisiaj je pokaże też w trakcie sezonu ściągnięty, ale teraz... Niesportowy faul Kat Berntssona. Zobaczmy powtórkę tej sytuacji. Tutaj podanie, no i uderzony w twarz był koszykarz BC Wolves, także niesportowe przewinienie. Z decyzjami sędziów nie dyskutujemy. Nie dowierzają tutaj, ławka Kinga nie dowierza w tą decyzję. Będzie to sprawdzane, Marcin. Zobaczymy. Tak, zaraz sędziowie tutaj podejdą do miejsca analizy wideo. Pierwsza decyzja była taka, że będziemy mieli faul niesportowy. Zobaczymy, czy po analizie wideo sędziowie zmienią tę decyzję. 10-4 jak na razie. Mówiliśmy sporo i pewnie będziemy jeszcze dużo mówić o drużynie BC Wolves, która jest zarejestrowana w Wilnie, ale tak jak mówiliśmy, rozgrywa swoje mecze w Olicie. Budowana na legendach litewskiej koszykówki, no bo jakby nie mówić, Rimas Kurtinaitis, uznane nazwisko na ławce trenerskiej. Wcześniej mieliśmy okazję oglądać właśnie tutaj w Ostrowie Wielkopolskim Kęstutisa Kemzurę, byłego reprezentanta Litwy. Uznane nazwisko, tak jak Patryk tutaj wspominał, budżet około ponad być może 5 milionów euro, o takich kwotach się mówi.
trener tutaj Kemzura, 22 lata na ławce trenerskiej, więc to jest naprawdę olbrzymie doświadczenie i to też pokazuje, jak to jest uznana marka, że taka osoba... Mamy już decyzję sędziów, tak? Tak, faul zwykły jednak. Dlatego oglądamy też rzuty wolne, bo King Szczecin już pięciokrotnie faulował w tej pierwszej kwarcie, no ale nadal obserwujemy spore problemy na linii rzutów wolnych drużyny BC Wolves. Drugi rzut także skuteczny. BC Wolves mają dobre wspomnienia z Areny Ostrów, bo tak jak mówiłem, grali tutaj mecz grupowy z Bernstalą. Wygrana wtedy 85-75. Jeszcze wtedy występowali bez Jeffreya Taylora. Był za to Eric Buckner, którego nie obserwujemy dzisiaj w składzie BC Wolves. W bezpośrednim pierwszym tutaj pojedynku tych dwóch ekip też wygrali tutaj Litwini 3 punktami. Także tutaj to też jest na pewno rzecz, którą trzeba mieć jakby na uwadze. Tutaj trener Kinga mówił, że oni chcą się zrewanżować, że jest taka chęć po prostu rewanżu i to też może ich zawodników motywować. W ćwierćfinale drużyna BC Wolves wyeliminowała ukraiński BC Budivelnik, drużynę z Kijowa. Teraz Mazurczak, wybijana była mu piłka. I kolejną akcję teraz będzie budował zespół BC Wolves. Faulowany Kaver teraz. Nie może King tak grać, bo tutaj niestety jeszcze prawie 5 minut do końca tej pierwszej kwarty, a już... Każdy faul będzie jakby skutkował rzutami wolnymi, no ale też pewnie tutaj trener Arkadiusz Miłoszewski mówi, no panowie, no jeżeli oni nie trafiają, no to może i lepiej faulować w takiej sytuacji, no ale też wiadomo, że na ławce rezerwowych nie ma, tak jak mówiliśmy dzisiaj w tym spotkaniu, chociażby Filipa Matczaka, troszeczkę okrojona ta rotacja trenera Miłoszewskiego. Niesłychana jest ta jak na razie niemoc na linii rzutów wolnych gości z Litwy. Pojawili się już w Ostrowie Wielkopolskim wczoraj, także mieli dużo czasu na przygotowania, treningi też odbyli dwa, także myślę, że tutaj wszystko wyglądało tak jak powinno. To też klub bardzo profesjonalny i dużymi możliwościami i wiedzą. Hamilton, tak jak Patryk mówi, nowy zawodnik w Kingu Szczecin. Sporo tych klubów Energa Basket Ligi w ostatnim czasie kontraktowało nowych zawodników. Koniec okienka transferowego był 27 marca w Bernstali. Pojawili się chociażby Michał Michalak, którego będziemy mieli okazję oglądać o godzinie 19. Sporo walki teraz było tutaj pod koszem Kinga Szczecin. Ostatecznie tą wolą walki wyszarpali piłkę koszykarze Kinga. Powinni teraz pograć trochę koszykarze Kinga, bo tutaj jest właśnie ten kłopot z faulami, także czym dłuższe akcje w tej kwarcie, tym na pewno lepiej. Żmudzki, aj szkoda tej akcji. Szkoda akcji Żmudzkiego, bo dobre tutaj podanie dostał ten podkoszowy Kinga Szczecin. No i takie sytuacje powinien wykorzystywać. Reaguje trener tutaj Miłoszewski, Mateusz Kostrzewski, Kacper Borowski już się szykują do zmiany. Świetnie na koźle teraz Kauwer zagrał i 10-8. W końcu jakieś punkty z akcji drużyny BC Wolves. Tak jak mówiliśmy, drużyna z Litwy jest tutaj pewnie na papierze, patrząc przez pryzmat kadry, jaką posiada trener, jest faworytem tego turnieju. Ale pieniądze nie grają. Przekonaliśmy się o tym już wielokrotnie. Zobaczymy, jak to będzie tym razem. Mieli swoje bolączki w tym sezonie ligi NBL. Przegrywali mecze także z polskimi drużynami. Kat Berntson teraz powalczył o zbiórkę na parkiecie. Leży Andrzej Mazurczak. Nie, to Żmudzki. Miejmy nadzieję, że tutaj bez żadnego urazu się obędzie, bo to też na pewno ważny zawodnik w rotacji Szczecinia. No niestety, na razie nie wygląda to dobrze. Spory grymas. Bólu na twarzy Żmudzkiego.
Nie wiem, czy mamy powtórkę tej sytuacji. Jeżeli tak, to z przyjemnością byśmy zobaczyli, w jakich okolicznościach się to stało. Chociaż patrząc teraz, jak zmierza na ławkę rezerwowych Maciej Żmudzki, chyba ta kontuzja nie będzie aż tak bolesna i powinniśmy go zobaczyć jeszcze w kolejnych minutach na parkiecie. Zmiany w drużynie Kinga. No, mamy tutaj, tu już jest po tej akcji, także nie zobaczymy, jak Maciej Żmudzki spadł na parkiet. Tam pewnie podkręcona kostka przynajmniej po tym, której części ciała trzymał się Żmudzki. Alex Hamilton teraz, ciekawie, jak to rozwiąże. Sporo zasłon w tej akcji, ale strata. Brown jeszcze tutaj Bryce'a Browna. Kompletnie nieudany rzut trzypunktowy. Kristupas Żemaitis. Mateusz Kostrzewski pojawił się w drużynie Kinga Szczecin, a także Kacper Borowski, podwyższa troszeczkę skład trener Miłoszewski. 10 do 8 cały czas prowadzi King Szczecin. Bardzo niski wynik, bo duże problemy ze skutecznością mają jedni i drudzy. Kolejna nieskuteczna akcja, tym razem Rashard Kelly. Jeffrey Taylor przechwycił piłkę. No, sporo chaosu oglądamy w tych ostatnich minutach na parkiecie Areny Ostrów. I kolejna strata. Kontra, czy złapie to podanie Tony Meyer? Nie, tutaj Jeffrey Taylor jeszcze przerywał tę akcję. Tak jak mówiliśmy, Jeffrey Taylor, była gwiazda Realu Madryt. Kilka naprawdę udanych sezonów spędzonych w lidze ACB, kiedy wydawało się, że Jeffrey Taylor podpisze kontrakt jeszcze w którejś drużynie z Ligi Hiszpańskiej. Skusiły go pieniądze właśnie tutaj w Litwie i znalazł swoje miejsce w drużynie BC Wolves. Kacper Ryborowski, kolejna strata i kolejny kontratak. Jak tym razem to rozegrają i kolejna strata. Gra błędów jak na razie w tej pierwszej kwarcie, 10 do 8. Kolejny niecelny rzut trzypunktowy. Na razie źle wygląda to spotkanie z jednej i drugiej strony. Sporo chaosu. Andrzej tutaj Mazurczak na pewno by się przydał. Jest reakcja trenera drużyny z Litwy. Aż 7 strat już mają na swoim koncie koszykarze Kinga Szczecin. Jak na razie źle to wygląda. Jeden celny rzut na 8. Tak prezentuje się ta skuteczność. To jeżeli chodzi o rzuty dwupunktowe, 2 celne trójki składają się na ten wynik 10 punktów. Też nie lepiej, jeżeli chodzi o skuteczność, wygląda gra drużyny BC Wolves. Jeden celny rzut na 7. Jeden celny rzut z gry. Też ta skuteczność na linii rzutów wolnych nie wygląda najlepiej. 6 na 11. No jak na drużyny, które grają tutaj w Final Four, no to nie przystoi drużynom, które tutaj celują w zwycięstwo w lidze INBL. Być może się ten mecz będzie rozkręcał, mamy takie nadzieje, bo tutaj na pewno jakby obie drużyny bardzo chcą. King mówił, że to ma być może ich nawet taki sezon, powiedzmy, historyczny, tak? Bo już mają teraz w lidze PLK 19 zwycięstw. Najlepszy bilans w historii klubu. Więc najlepszy bilans, tak jak mówiłem, drugie miejsce w rozgrywkach Energa Basket League. Do samego końca drużyna prowadzona przez Arkadiusza Miłoszewskiego będzie walczyć o pierwsze miejsce przed fazą playoff.
ostatnio kończyli gdzieś tam sezony na 8, 7 i 8 miejscu. To są 3 ostatnie sezony w wykonaniu Kinga. Tam już nikt takiego wyniku w tym roku nie chce, nikt takiego wyniku nie zaakceptuje. Marzą o medalu. Masował się tutaj Kelly pod koszem, ale zablokowany był przez Payna. Kacper Borowski teraz, szybko przeprowadzona piłka z obrony do ataku, 12-8 i raptem dopiero drugi celny rzut dwupunktowy Kinga Szczecin w tym spotkaniu. Teraz kapitalna, udana trójka Adas Juskiewicius. Są też tutaj kibice z Litwy, eksplodowali za ławką rezerwowych BC Wolves. Jeszcze nie do końca, ale mają, mogą praktycznie do samego końca grać. 2 sekundy tutaj dzielą zegar akcji, a zegar meczowy. Jestem ciekaw, czy dzisiaj na parkiecie pojawi się Mindaugas Lukauskis, kapitan zespołu BC Wolves. Oglądaliśmy go tutaj w meczu z BM Stalą. To jest też żywa legenda litewskiej koszykówki. 43 lata na karku, ale tutaj metryka nie ma większego znaczenia, bo Mindaugas Lukauskis nadal w świetnej formie, co potwierdził właśnie w tym meczu tutaj przeciwko BN Stali podczas meczu sezonu regularnego. A my wracamy na parkiet. Hamilton chciał tutaj wymusić faul przy rzucie trzypunktowym. Nic z tego. Jeszcze Kristupas Žemaitis oddawał rzut za 3 punkty i 12-11. Przed nami teraz krótka przerwa i za chwilę wracamy do Areny Ostrów na drugą kwartę tego meczu. Koszykarskie emocje zapewnia Dombud, twój partner w budownictwie, producent konstrukcji stalowych. Hi, my name is Iger Skelly. During matches and trainings I always give my best. And when I come home tired, my loved ones give me strength. We like to spend time together, watch something on the TV or the internet. During my stay in Ostrov, I noticed that fans, sponsors and players are from great basketball family. I know that Promax is part of it, which is why I choose the services of your company. You too can be a member of our family. Vibieš Promax. Oto historia trójramiennej gwiazdy. Lewe ramię oznacza morze. Dzisiaj łączymy się z tym, co zawsze stanowiło fundament naszej marki. To znak nowych czasów. Jestem Ostrowianinem z krwi i kości. Tutaj się urodziłem, tutaj chodziłem do szkoły i tutaj zaczęła się moja koszykarska przygoda. Z Ostrowa pochodzi moja małżonka. Tutaj również mieszkają moi przyjaciele. Chcę, żeby nasze miasto się rozwijało, dlatego też wspieram lokalne firmy. Taką firmą jest Promax, niezawodny dostawca telewizji cyfrowej i internetu światłowodowego oraz sponsor ostrowskiej koszykówki. Bądź lokalnym patriotą i także wybierz Promax. Koszykarskie emocje zapewnia Dombud, twój partner w budownictwie, producent konstrukcji stalowych. Jesteśmy z powrotem w Arenie Ostrów. Jak na razie na początku tej drugiej kwarty wynik bez zmian, 12
do 11 po pierwszych 10 minutach. Widzieliśmy tutaj, że i Ajgars Szkele, i Mateusz Zębski wybierają przedsiębiorstwo Promax. My także wybraliśmy przedsiębiorstwo Promax, a także internet światłowodowy, dzięki któremu możemy być z Państwem na żywo w Arenie Ostrów. Teraz tak jak mówiliśmy, Phil Fein, król wsadów w tym sezonie Energa Basket Ligi. Świetnie pofrunął do góry skrzydłowy Kinga Szczecin, ale po chwili faulował. Jest atletyczny niebywale, to zawodnik potrafi, to chyba kibice uwielbiają. Pierwsze przewinienie Fejna. Szybko King Szczecin złapał 5 przewinień w pierwszej kwarcie, to troszeczkę, no właśnie, ustawiło albo nie ustawiło wynik tego spotkania, bo tak jak mówiliśmy, w pierwszej kwarcie BC Wolves spore problemy ze skutecznością z gry. Jeffrey Taylor, jego także oglądaliśmy w pierwszej kwarcie już na linii rzutów wolnych, 2 rzuty nieskuteczne. Teraz w końcu wstrzelił się Taylor. I znowu King, 2 faule ma bardzo szybko po 50 sekundach tej kwarty. To też może być aspekt, który może być bardzo ważny później. Jeffrey Taylor w rozgrywkach litewskiej ekstraklasy, 12,5 punkta średnia. Nie grał w zbyt wielu meczach, z jednej strony oszczędzany, z drugiej gdzieś tam problemy zdrowotne tego doświadczonego już szwedzkiego koszykarza. Teraz indywidualnie próbował grać Bryce Brown, nieskuteczna ta akcja. Brown często joker w talii trenera, wchodzi z ławki i robi fajne rzeczy. Dzisiaj jako podstawowy zawodnik tutaj przy absencji Filipa Matczaka i łapie swój rytm. Miejmy nadzieję, że go w końcu złapie. Podoba mi się jak na razie gra defensywna Kinga Szczecin. Po tej pierwszej kwarcie wygląda to, że trener Arkadiusz Miłoszewski dobrze przygotował się do tego spotkania. Tak jak mówiliśmy, to już drugi mecz obu drużyn w tym sezonie Ligi NBL. Jest zacieśniana ta obrona, często ci kluczowi gracze są podwajani, wiele podań nie dochodzi do adresata. Teraz Delia, ten środkowy mierzący 209 cm wzrostu, także gracz ograny w Europie, grał w Murcji, w Juventucie Badalona, w Virtusie Bolonia, argentyński koszykarz, były reprezentant swojego kraju. Borowski odważnie, chyba też za odważnie tym razem. No właśnie, Delia zebrał piłkę. Za rozgrywanie akcji BC Wolves, że Mighties jest teraz odpowiedzialny. Taylor kontra Kostrzewski. Nie dowierza w ten gwizdek sędziów były koszykarz BN Stali, Mateusz Kostrzewski. Świetnie, Ostrów zna Mateusz, brązowy medal z BN Stalą, Puchar Polski również, także na pewno tutaj ma Mateusz dobre wspomnienia z tym właśnie miejscem, ale teraz drugi faul i będzie musiał Mateusz uważać w dalszej części meczu. Na linii rzutów wolnych Jeffrey Taylor. Mistrz Euroligi w Arenie Ostrów trafia teraz utalentowany, 33-letni, niezwykle doświadczony, tak jak tutaj Marcin mówił, zawodnik, legenda hiszpańskich tutaj parkietów, wiele lat w Realu Madryt. Charlotte Bobcats, później Charlotte Hornets, bo te nazwy klubu, gdzie jednym z właścicieli jest Michael Jordan, się zmieniała na przestrzeni ostatnich sezonów, ale swoje miejsce znalazł w Madrycie, tak jak mówiliśmy, wiele sezonów, zwycięstwo w Eurolidze. No i znów oglądamy taką powtórkę z rozrywki. 4 szybkie przewinienia Kinga Szczecin, 1 przewinienie BC Wolves, ale to też świadczy o tej agresywnej defensywie drużyny ze Szczecina. Teraz Borowski walczył o piłkę z Taylorem. Piłka dalej dla drużyny Kinga Szczecin.
Świetnie teraz powalczył Kacper. Tego od niego na pewno trener oczekuje. 14 sekund do końca tej akcji. Mazurczak wraca na parkiet. Ten dyrygent orkiestry pod nazwą King Szczecin. Główny playmaker, tak jak mówiliśmy, jeden z lepszych sezonów. Borowski tutaj lewą ręką próbował wykończyć tę akcję, ale nic z tego. Szybka tranzycja drużyny BC Wolves, przeszli z obrony do ataku. Taylor był tutaj podwajany w tej sytuacji. No i Delia w końcu zdobywa punkty spod kosza. Chyba znaleźli jakiś środek na to, jak rozbijać defensywę Kinga Szczecin. 17 do 14 po 13 minutach gry w tym meczu. Przyspieszyli teraz, Marcinie, ale też mnie obawiam się właśnie tego, że King znowu łapie przewinienia bardzo szybko i to też będzie na pewno kłopotliwe w drugiej części tej drugiej dopiero kwarty. 4 faule już ma King, także każde następne przewinienie będzie karane 2 rzutami wolnymi. Andrzej Mazurczak, szybkie 2 przewinienia, dlatego też sporo minut na ławce rezerwowych jak na razie. 2 przewinienia Mateusza Kostrzewskiego, 2 przewinienia Zach Cadbernson. A jakby nie było, to są ważne ogniwa drużyny Kinga Szczecin. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać w kolejnych minutach, bo tak jak mamy okazję oglądać mecze koszykówki, no to 2 przewinienia złapane w pierwszej połowie, no to jest problem dla każdego z trenerów. Wtedy zapala się taka lampka, że tego zawodnika trzeba posadzić na ławkę. Tym bardziej, że gramy jak do tej pory tylko 13 minut w tym pierwszym półfinale. W ćwierćfinale Ligi NBL, tak jak mówiłem, drużyna BC Wolves wyeliminowała BC Budowielnik, drużynę z Kijowa. BM Stal w 2 meczu okazała się lepsza od Enei ze Stalu BC Zielona Góra. Start Lublin, który zagra w drugim półfinale, wyeliminował Ironinę z Ziona. A King Szczecin uporał się w ćwierćfinale z drużyną z Prisztyny, z Kosowa. Ekipa, gdzie występuje reprezentant Polski, były reprezentant Polski, jakby nie było, Dardan Berisza. Ciekawe, jak teraz King odpowie, jak zareaguje po tym timeaucie na te wydarzenia na parkiecie. Brak skuteczności w obu zespołach jak na razie. Teraz pick and roll. Świetnie teraz zagrali Mazurczak z Borowskim. Kacper Borowski jest znany z tego, że wysoko gdzieś tam fruwa nad koszami Energa Basket Ligi. W drużynie BC Wolves pojawił się właśnie Mindaugas Lukowski, kapitan zespołu numer 8. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę na tego koszykarza, 43-latek, ale nadal w świetnej formie. Bardzo dobry gracz w rzutach 3-punktowych. Zobaczymy, jak dzisiaj zaprezentuje się w Arenie Ostrów. Hamilton tutaj czaruje obronę. Niedokładne to podanie do Borowskiego. No i Lukowski oddał jednak piłkę. Teraz błąd kroków popełnia Adas Juskiewicz. Ładnie powalczył tam na deskach Borowski, ale brakuje tej skuteczności Kingowi. No, niedokładne podanie. Nawet tak doświadczony gracz jak Mindaugas Lukowskis nie był w stanie złapać tej piłki. No właśnie, na naszych ekranach teraz Mindaugas Lukowskis, 43-latek. Zawodnik ograny w Europie, między innymi Lietuwo Zryta z Wilno, Asfel, Bilbao Basket, wicemistrzostwo Eurocup w 2007. 2 razy mistrzostwo Litwy, także naprawdę kawał świetnego grania u tego koszykarza. Andrzej Mazurczak.
Meyer z powrotem do Mazurczaka. Tam pod koszem jest Phil Fein. On tutaj będzie grał z Żukauskasem. Podwajany Fein. Ale jednak faul. Na całe szczęście, bo też zegar zmierzał już tak naprawdę ku końcowi. Dwie setne zostały w momencie, kiedy arbiter odgwizdał faul na Fejnie. Girdas Żukauskas też pojawił się na parkiecie. 30-letni skrzydłowy, także ograny w Europie, chociażby w rosyjskiej Parmie, to Fasbursa. Ja tak wymieniam, drodzy Państwo, te kluby, bo chciałbym właśnie zwrócić uwagę, jacy tu są koszykarze, jacy koszykarze występują w BC Wolves. Z drugiej strony Tony Meyer nie robi sobie nic z tego, zdobywa, no właśnie teraz szybko szukam, pierwsze punkty w tym meczu, 18 do 19 dla Kinga Szczecin. Żukauskas, teraz właśnie on z dystansu niecelnie zbiera Meyer. Kolejna akcja dla Brauna. Ładnie się dzielą piłką koszykarze Kinga Szczecin. To musi się podobać. Meyer teraz. Wszystko było pięknie zorganizowane w tej akcji, ale brakowało wykończenia. Ale się dzielą piłką. No, bardzo ładna akcja w kontrze. Wzorowa. Trener Litwinów Kemzura może być zadowolony z postawy swoich podopiecznych. To jest trzeci mecz, w którym dopiero trener prowadzi BC Wolves. Także też taki dziwny ruch troszeczkę w wykonaniu BC Wolves. Mówimy, że to młoda organizacja. Mieli na ławce naprawdę utytułowanego trenera Rimasa Kurtinaitisa. Rimas Kurtinaitis pracował także w Polsce, w Śląsku Wrocław. Kęstutis Kęzura, także znany z polskich parkietów, prowadził Prokom Trefl. No właśnie, Sopot czy Gdynia, już nie pamiętam w którym mieście, ale w każdym razie drużyna występująca w tamtym czasie w Eurolidze. Andrzej Mazurczak, na takie akcje liczył trener Arkadiusz Miłoszewski. Wiele osób mówi, że być może to MVP polskiej ligi, naprawdę kapitalny sezon Mazurczaka, czeka na to powołanie do kadry, bo naprawdę ma ten rok przełomowy wręcz. No i teraz Mindaugas Lukauskis. Ja tak chwalę tego zawodnika, bo naprawdę niewielu jest koszykarzy w takim roczniku, którzy grają jeszcze na takim poziomie, a Mindaugas Lukauskis w tej akcji pokazał, że kto wie, jeszcze może trochę grania przed nim. Zak Cadbernson. Mówiliśmy o tym MVP sezonu regularnego i teraz w tej akcji potwierdza to, że jest wartościowym graczem w talii trenera Arkadiusza Miłoszewskiego. Akcja 2+. Nowoczesny podkoszowy, ponad tutaj 2 metry wzrostu, a widzimy, łapie piłkę, gra, kozłuje, wchodzi pod kosz. To jest właśnie teraźniejsza, dzisiejsza koszykówka, kapitalna akcja. No, brakowało tej kropki nad i skutecznego rzutu wolnego. Indywidualna akcja zawodnika, który tego lata, poprzedniego lata oczywiście, jeszcze walczył o angaż w NBA, w klubie Phoenix Suns był. Także to tylko pokazuje też tutaj skalę jego talentu. Sporo niedokładności w tej akcji Kinga Szczecin. Nie kleiła się od początku ta akcja w Watachy Szczecińskiej i zakończyła się z stratą 22 do 24, 3 minuty do końca pierwszej połowy. Troszeczkę wyhamowali w defensywie z tymi przewinieniami koszykarze Kinga Szczecin, bo 4 przewinienia popełnione w pierwszych 4 minutach tej kwarty. Później już ta obrona, no właśnie, troszeczkę mniej dokładna. Lukauskis, Mindaugas Lukauskis, druga celna trójka. Świetny gracz, były reprezentant Litwy, 1,98 m wzrostu. Taka stara litewska szkoła basketu.
Meyer odpowiada właśnie Lukauskisowi, rzucając mu sprzed nosa trójkę. King nadal w grze, chociaż tak jak mówiliśmy, no jak mielibyśmy stawiać na faworyta w tym meczu, no to no, z pewnością BC Wolves. Mówiło się, że być może nawet te Litwini zdominują te rozgrywki, tak się jednak nie stało. Bardzo wyrównane zmagania kontra Kinga. A Brown nie złapał piłki, no cały czas tego swojego rytmu szuka Brown dzisiaj. Bryce Brown. Czas teraz dla Kęstutisa Kemzury. Pracuje jeszcze w kadrze aktualnie trener właśnie BC Wolves, jest asystentem aktualnie, chociaż też w przeszłości prowadził tutaj Litwinów, bardzo doświadczony szkoleniowiec, niegdyś zawodnik. No właśnie, my tutaj też widzimy za plecami, za ławką drużyny BC Wolves, braci Ławrynowiczów. No to też postaci takie nietuzinkowe, jeżeli chodzi o litewską koszykówkę. Polskie korzenie tej dwójki. Tutaj właśnie w rozmowie z prezydentem klubu, Rimantasem Kaukenasem, to wszystko naprawdę wielkie nazwiska. Bracia Ławrynowicz praktycznie chyba przez większość swojej zawodowej kariery związani też z polskim agentem, z Mateuszem Jodłowskim. Oczywiście serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca, chociaż też nie zdziwię się, jeśli pana Mateusza zobaczymy tutaj w arenie Ostrów. Wracamy na te ostatnie dwie minuty na parkiet areny Ostrów. Jak na razie 25 do 27. Taki bardzo niski wynik. Mieliśmy ostatnio niesamowity mecz w Energa Basket Lidze. Ponad 130 punktów rzuconych, co prawda po dwóch dogrywkach, ale tutaj raczej takiego wysokiego wyniku raczej się nie spodziewamy. Chaotyczny mecz, nie wiem, czy się tutaj ze mną zgodzisz po obu stronach, jak tak, na razie. Dużo błędów z jednej i z drugiej strony, dużo przewinień. Brzydki mecz jak na razie w tej pierwszej połowie, ale kto wie, może to taka ta pierwsza połowa na rozpoznanie i inny basket będziemy oglądać w drugiej połowie. Walczyli tutaj Fejne z Cadbertsonem o zbiórkę. Ważna teraz końcówka tej drugiej kwarty na pewno będzie dla obu zespołów, żeby jednak tą pierwszą połowę mocnym akcentem zakończyć. Meyer w swoim stylu lewą ręką. Świetna akcja, dwa punkty. Tony Meyer jak na razie tutaj pierwszoplanowa postać w drużynie Kinga. 7 rzuconych punktów. Ależ teraz Brown przeczytał. Przeczytał te zamierzenia Lukauskisa i kończy akcję Bryce Brown. No i tak jak mówiliśmy tutaj z Patrykiem, zobaczymy jaki finish zanotuje drużyna Kinga Szczecin. Jak na razie na plus, bo jeszcze przed chwilą przegrywali 4 punktami i teraz są na plusie, 2 oczka. Dobry zryw w tej drugiej kwarcie koszykarzy Kinga Szczecin. Niszczy Hamilton, jest pomoc Meyera i ta pomoc się przydała. 30 sekund do końca. No, tutaj jakieś problemy. Chyba też z kostką. Lider Kinga leży. Cisza w hali też, bo tutaj jakby każdy... Każdy zamarł, bo tak jak mówiliśmy, jak ważnym koszykarzem jest Zach Cadbertson. Utyka. To byłby wielki cios, gdyby tutaj Cadbertson nie był już zdolny do dalszej gry, ale poczekajmy, zobaczymy. Nie wygląda to optymistycznie, Marcin. Nie wygląda to dobrze, a tak jak mówiliśmy, no King Szczecin jak na razie takim bardzo pozytywnym zaskoczeniem w Energa Basket Lidze. Zach Cadbertson także jeden z ważnych graczy tego zespołu. W lidze średnio 11 punktów, ale to nie tylko punkty, bo także i zbiórki, 6 zbiórek ponad w każdym meczu Energa Basket Ligi. Mówiliśmy o uniwersalności Zacha Cadbertsona, że kto wie, może jeszcze wróci tutaj na parkiet Areny Ostrów. Hamilton kontra Żukauskas. Musi się zdecydować, jest
No, niezorientowany był tutaj w tej sytuacji boiskowej Alexander Hamilton. Mówiliśmy o tym, że to koszykarz, który jakby w ostatniej chwili pojawił się w składzie Kinga Szczecin. No i jak na razie nie robi najlepszego wrażenia, tak dosyć oględnie mówiąc o amerykańskim koszykarzu Kinga Szczecin. Dogrywamy 10 sekund w tej drugiej kwarcie. Teraz ważne, żeby King z perspektywy tutaj zespołu szczecińskiego, żeby tą akcję wybronił. Może mieć też psychologiczne znaczenie. No, dał się nabrać w taki bardzo prosty sposób na to przewinienie Phil Fein. Bo na 1/100 sekundy faulowany był w tej sytuacji Ahmad Kaver. On stanie na linii rzutów wolnych. Sprytem się teraz Amerykanin wykazał niebywałym. Też widział, że już się czas akcji kończy, czas tej pierwszej połowy. Wyszedł w górę, tutaj zainicjował kontakt i nagrodzony 3 wolnymi, więc BC Wolves do przerwy nawet mogą objąć prowadzenie. Jak na razie w tym meczu 3 celne rzuty na 4 próby. Sędziowie będą sprawdzali, będą patrzyli. Chociaż nie wiem, co tutaj jest. Chyba zegar. Może zegar. Chyba, że tak. Chyba, że zegar, bo mam wrażenie, że tutaj nie ulega dyskusji to, że przewinienie w tej sytuacji było. Zobaczmy tutaj tą sytuację. Faul jest, akcja rzutowa, ale... No dał się nabrać tutaj Phil Fein, jakby Kaver widział, że tutaj próbując wybijać piłkę, złożył się szybko do rzutu. Chociaż być może sędziowie jeszcze potraktują ten faul jako faul przed rzutem, wtedy miałby Amerykanin 2 wolne, bo poza tutaj przekroczony limit fauli, więc wolne będą tak... Bardzo trudno zinterpretować takie sytuacje sędziowskie. Oglądamy tę sytuację jeszcze raz. Kibice ze Szczecina próbują podpowiedzieć tutaj coś arbitrom. Akurat w tej kwestii chyba tutaj dyskusji nie będzie. Spora grupa sympatyków Kinga ze Szczecina dzisiaj przyjechała. To wtorkowe popołudnie do Ostrowa Wielkopolskiego i bardzo fajnie, że koszykówka wzbudza tutaj zainteresowanie i pozytywne emocje. Cały czas czekamy na decyzję sędziów. Takie trio z Łotwy, Polski, Litwy, trio sędziowskie dzisiaj. No tak, sędziowie tutaj chcieli uzgodnić, ile czasu zostało do końca. 400 sekundy, to jakby niewiele zmienia w sytuacji Kinga Szczecin. No i 3 rzuty wolne, także tutaj ta analiza wideo dotyczyła z pewnością tego, ile czasu do końca tej pierwszej połowy będziemy rozgrywać. Pierwszy rzut skuteczny, 29-28. Drugi także jest rozgrzany nadgarstek rozgrywającego BC Wolves, także możemy spodziewać się trzeciego celnego rzutu na linii rzutów wolnych. 9 punktów już ma, czyli 1/3 tak naprawdę całego zespołu. A może dołożyć 10. Tak jest, 3 celne rzuty. I jeszcze zmiana tutaj w drużynie BC Wolves. Na parkiecie pojawił się Arnas Beruczka. Podanie przez całe boisko do Brauna, ale tego czasu było za mało. 29 do
30 drużyna BC Wolves prowadzi po pierwszej połowie pierwszego półfinału turnieju Final Four Ligi Północnoeuropejskiej w Ostrowie Wielkopolskim. W drugim półfinale o godzinie 19 zobaczymy gospodarzy tego turnieju, czyli BN Stal Ostrów Wielkopolski z polskim cukrem Start Lublina. Teraz zapraszam na krótką przerwę i spotkamy się, żeby skomentować dla Państwa trzecią i czwartą kwartę tego pierwszego półfinału. Jak na razie King Wilki Morskie Szczecin BC Wolves 29-30. Koszykarskie emocje zapewnia Dombud, twój partner w budownictwie, producent konstrukcji stalowych. Hi, my name is Iger Skelly. During matches and trainings, I always give my best. And when I come home tired, my loved ones give me strength. We like to spend time together, watch something on the TV or the internet. During my stay in Ostrov, I noticed that fans, sponsors and players are from great basketball family. I know that Promax is part of it, which is why I choose the services of your company. You too can be a member of our family. Vibješ Promax. Dobrze, gdy wszystko do siebie pasuje. Grupa CEZAP. Najlepsze marki w jednym miejscu. Ostrów Wielkopolski, Wrocławska 69. Is watching basketball at 3 in the morning enough? No, of course not. So you always wanted to be part of the team. Your own basketball club. In your own backyard. What if I said you could? ENBL. 9 European countries, 15 pro teams, 60 games a season. The fastest growing basketball league in Europe. In the arena, on TV, or streaming live on your phone. Reach out to us and join the ENBL family. ENBL, right here in your backyard. Oto historia trójramiennej gwiazdy. Lewe ramię oznacza morze. Dzisiaj łączymy się z tym, co zawsze stanowiło fundament naszej marki. To znak nowych czasów. Jestem Ostrowianinem z krwi i kości. Tutaj się urodziłem, tutaj chodziłem do szkoły i tutaj zaczęła się moja koszykarska przygoda. Z Ostrowa pochodzi moja małżonka. Tutaj również mieszkają moi przyjaciele. Chcę, żeby nasze miasto się rozwijało, dlatego też wspieram lokalne firmy. Taką firmą jest Promax, niezawodny dostawca telewizji cyfrowej i internetu światłowodowego oraz sponsor ostrowskiej koszykówki. Bądź lokalnym patriotą i także wybierz Promax. Koszykarskie emocje zapewnia Dombud, twój partner w budownictwie, producent konstrukcji stalowych. Jesteś świadkiem niezwykłego wydarzenia?
Masz kłopot i potrzebujesz dziennikarskiego wsparcia? Chcesz podzielić się z nami czymś ważnym? Zadzwoń, napisz, wyślij zdjęcie. 661-997-997 to nasz numer. Nie czekaj, dzwoń. wlkp24.info. Koszykarskie emocje zapewnia Dombud, twój partner w budownictwie, producent konstrukcji stalowych. Jestem Ostrowianinem z krwi i kości. Tutaj się urodziłem, tutaj chodziłem do szkoły i tutaj zaczęła się moja koszykarska przygoda. Z Ostrowa pochodzi moja małżonka. Tutaj również mieszkają moi przyjaciele. Chcę, żeby nasze miasto się rozwijało, dlatego też wspieram lokalne firmy. Taką firmą jest Promat, niezawodny dostawca telewizji cyfrowej i internetu światłowodowego oraz sponsor ostrowskiej koszykówki. Bądź lokalnym patriotą i także wybierz Promat. Grupa CEZAP. Najlepsze marki w jednym miejscu. Ostrów Wielkopolski, Wrocławska 69. Is watching basketball at 3 in the morning enough? No, of course not. So you always wanted to be part of the team. Your own basketball club in your own backyard. What if I said you could? ENBL. 9 European countries, 15 pro teams, 60 games a season. The fastest growing basketball league in Europe. In the arena, on TV, or streaming live on your phone. Reach out to us and join the ENBL family. ENBL. Right here in your backyard. Oto historia trójramiennej gwiazdy. Lewe ramię oznacza morze. Dzisiaj łączymy się z tym, co zawsze stanowiło fundament naszej marki. To znak nowych czasów. Hi, my name is Iger Skelly. During matches and trainings, I always give my best. And when I come home tired, my loved ones give me strength. We like to spend time together, watch something on the TV or the internet. During my stay in Ostrov, I noticed that fans, sponsors and players are from great basketball family. I know that Promax is part of it, which is why I choose the services of your company. You too can be a member of our family. Vibješ Promax.
Koszykarskie emocje zapewnia Dombud, twój partner w budownictwie. Producent konstrukcji stalowych. Liga Północnoeuropejska, odsłona druga, drodzy Państwo, ponieważ w zeszłym roku te rozgrywki debiutowały. Zwycięzcą całej ligi okazał się Anwil Włocławek. Jak będzie w tym roku? Jest duża szansa, że także polski zespół podniesie do góry w geście triumfu ten puchar, ponieważ trzy drużyny z Polski obserwujemy. Będziemy oglądać tutaj w Arenie Ostrów podczas turnieju Final Four. Jak na razie King Szczecin przegrywa do przerwy 29-30 z litewskim zespołem BC Wolves. I taka łyk statystyk z pierwszej połowy. Jak na razie Tony Meyer i Zach Cadbernson to są liderzy punktowi, jeżeli chodzi o King Szczecin. Teraz na naszych ekranach mamy Kęstutisa Kemzurę, trenera BC Wolves. Jeżeli chodzi o drużynę z Litwy, to tutaj Achmad Kejwer dowodzi drużyną z Litwy. Mówiliśmy o tym, że to najskuteczniejszy zawodnik w litewskiej ekstraklasie i tutaj także pokazuje, że jest liderem z krwi i kości. Ja mówiłem o tym, że BC Wolves źle weszli w ten mecz. Mieli 7 strat bodajże w pierwszej kwarcie. No i po całej pierwszej połowie też 7 strat. Także później wyeliminowali te błędy, co przełożyło się na lepszą grę, bo ta druga kwarta wygrana 19-17. Jeżeli chodzi tutaj o zbiórki, walka na tablicach bardzo wyrównana. King Szczecin jak na razie 21 zebranych piłek, drużyna BC Wolves 19, 6 asyst drużyny Kinga Szczecin. To dzielenie się piłką tutaj troszeczkę zaczęło szwankować drużynie ze Szczecina. Mówiliśmy, że trener Arkadiusz Miłoszewski zbudował drużynę ze Szczecina właśnie w taki sposób, żeby grała szybką koszykówkę, ale też swoje problemy w tej pierwszej połowie miała drużyna ze Szczecina. Szybko złapane 2 przewinienia przez Andrzeja Mazurczaka, lidera drużyny prowadzonej przez tego właśnie trenera Arkadiusza Miłoszewskiego. Też drobna kontuzja, drobna, no właśnie, bo ja teraz patrzę tutaj, Państwo teraz nie widzą tego na swoich ekranach, ale Maciej Żmudzki, Zach Cadbernson rozgrzewają te swoje stawy, które ucierpiały w pierwszej połowie. Także jest duża szansa na to, że zobaczymy ich w drugiej połowie. BC Wolves punktem prowadzą, a rzucili tylko 25% celnych tutaj rzutów z gry, także to jest też na pewno niepokojące dla Kinga, że tutaj rywale pudłują, a mimo wszystko jeszcze to oczko przewagi jest. Druga połowa zweryfikuje siły jednej i drugiej drużyny. I tutaj z Patrykiem bardzo dużo mówiliśmy o tym, o sile BC Wolves, tej nowej organizacji na koszykarskiej mapie Europy. Drużyna z aspiracjami, drużyna z wysokim budżetem, drużyna z nazwiskami, czy to na ławce trenerskiej, czy też kadrowo. Widzimy też już tutaj trenerów i zawodników drużyn, które o godzinie 19 rozpoczną drugi półfinał. Jest trener Gronek, jest trener Andrzej Urban, jest Mateusz Zębski. Oni obserwują tutaj swojego rywala w dniu jutrzejszym, bo przypomnijmy, że przegrany tego meczu zagra w spotkaniu o trzecie miejsce, ten mecz jutro o godzinie 16, a zwycięzca zagra w wielkim finale o zwycięstwo w drugiej edycji rozgrywek INBL. Jesteśmy ciekawi, co pokaże BC Wolves w drugiej połowie, bo tak jak
No nie ma co ukrywać, ta pierwsza połowa troszeczkę rozczarowała. Nie było wielkiej koszykówki, nie było fajerwerków poza kilkoma efektownymi zagraniami. Dużo strat, dużo niecelnych rzutów. Także liczymy na lepsze widowisko w drugiej połowie tego meczu. Jest pozytywna wiadomość, Carter Berson jest na boisku, także całe szczęście dla Kinga, bo to kluczowy zawodnik, zresztą MVP tych rozgrywek. 110 punktów rzucił Zach Carter Berson w rundzie tutaj zasadniczej tych rozgrywek. 6-1 bilans Kinga i pierwsze miejsce w grupie. Ale teraz już mecz o wielki finał. Final Four w Ostrowie. Tony Meyer w pierwszej akcji faulowany przez Żukauskasa. No bardzo ciekawe, jak teraz się te zespoły zaprezentują, bo na pewno się też tutaj badały jeszcze w tej pierwszej, drugiej kwarcie. Brakuje skuteczności obu ekipom. Ten, kto ją znajdzie, myślę, że dzisiaj wygra. Chociaż King też pokazuje, że on się nigdy nie poddaje. No i bardzo dobrze. Rozpoczyna drugą połowę Bryce Brown celnym rzutem dystansowym. Też mało oglądaliśmy w pierwszej połowie Andrzeja Mazurczaka. Sporo mówimy o tym koszykarzu. Tutaj Patryk nawet wspomniał o tym, że to jest jeden z typów, jeżeli chodzi o MVP całych rozgrywek regularnych w Energa Basket Lidze. Te przewinienia, szybko złapane przewinienia w pierwszej połowie troszeczkę wybiły z rytmu rozgrywającego Kinga. Kat Berntson teraz bardzo mądrze powalczył o tę piłkę. Brown to jest taki zawodnik, jak on złapie pewność siebie, to może być nie do zatrzymania dla rywali. Kat Berntson, mówiliśmy o tym jego wachlarzu umiejętności, on też potrafi rzucić z dystansu. Nie tym razem, ale King Szczecin na prowadzeniu. Kat Berntson odpowiedzialny za pilnowanie Jeffreya Taylora. Tutaj zmiana krycia. Wykorzystał to Kaver, który ogrywa wyższego Feina. Niesamowity jest Amerykanin. Wielkie umiejętności, penetracja. Wszystkie swoje celne rzuty kwituje takim uśmiechem na ustach, rozbrajającym rywali. Z dużą łatwością gra ten rozgrywający. Kat Berntson nie udało się z dystansu, spróbował bliżej kosza, ale także nieskutecznie. Podwojenie było na połowie, zabrakło trzeciego, który by to podanie przechwycił. Jeffrey Taylor na razie daleki od tej swojej dyspozycji i formy, dzięki której przez lata grał w Realu Madryt czy też w NBA. Były reprezentant Szwecji. Bryce Brown teraz bunt kroków, as w talii trenera Miłoszewskiego. Wchodzi, potrafi robić naprawdę fajne rzeczy na boisku, ale też czasami jest taki za aktywny wręcz. Znów Fein przeciwko Kaverowi. Sporo switchowania tutaj w defensywie. Tym razem Amerykanin nieskutecznie zbiera Fein. Kat Berntson, mówiliśmy, że ten zawodnik może grać na każdej pozycji tutaj w drużynie Kinga Szczecin. Teraz ciekawa walka. Tyłem do kosza Meyer. Bez faulu. Na pewno na pograniczu i właśnie teraz to arbitrom sugeruje to Tony Meyer, skrzydłowy Kinga. Żukauskas, kompletnie nieudany ten rzut trzypunktowy. Też ta defensywa Kinga Szczecin jest gdzieś skupiona na Kejwerze. Mazurczak, przy nim Daruczka już na całym boisku kryje Andrzeja Mazurczaka. Daruczka ma przewagę wzrostu, dlatego Mazurczakowi ciężko zaatakować, ale Brown wychodzi w górę.
No dobrze, rozpoczął Brown tą trzecią kwartę, teraz rzut nieskuteczny i oglądamy w dalszym ciągu taki festiwal nieskutecznych rzutów z jednej i z drugiej strony. No i teraz tutaj to swoje doświadczenie olbrzymie pokazał Jeffrey Taylor. No mimo tych upływających lat jeszcze jest ta dynamika, jest moc w nogach szwedzkiego zawodnika, byłego gracza Charlotte Bobcats. Szepnął Fejna, wykorzystał swoją siłę fizyczną i jeszcze trafił z faulem. Świetna akcja 33-latka. Troszeczkę szwankowały te rzuty wolne w przypadku Jeffreya Taylora, ale im dalej w las jest bardziej rozgrzany Jeffrey Taylor, to też może być taki koszykarz, który może rozstrzygać o losach tego meczu. Meyer dostał dobre podanie na czystą pozycję, rzut półdystansowy, ale nieskuteczny. Znów Taylor z Cuthbertsonem, ale kolejna nieudana akcja. No tutaj mieliśmy taką podobną sytuację do tej, którą analizowaliśmy w pierwszej połowie, kiedy to Fein faulował w podobnej sytuacji. Tutaj Cuthbertson też czuł oddech obrońcy i szybko zamarkował rzut. Jednak, trzy rzuty. Trener Kemzura, 22 lata na trenerskich tutaj ławkach. Też spore doświadczenie. Nie dowierza troszkę, że jednak sędziowie taką decyzję przyznali, ale te wolne trzeba jeszcze trafiać. Mówiliśmy o tym, że Zach Cuthbertson wybrany MVP sezonu regularnego w Energa Basket Lidze w 26 meczach. Średnia 11 punktów. Rzuty wolne to nie jest też najmocniejsza strona Cuthbertsona w całym sezonie Energa Basket Ligi, 61%. Teraz 2 z 3, także nie najgorzej. 34 do 35. 5 minut i 30 sekund do końca trzeciej kwarty. Ale jest inna energia w zespole Kinga. Kaver, tutaj większość akcji rozgrywana jeden na jeden przez tego zawodnika. Izolacja w wielu przypadkach dla rozgrywającego BC Wolves. W tej sytuacji to nie przyniosło zamierzonego efektu, nie było punktu, strata. Alex Hamilton, tutaj wchodzi ten zawodnik, od którego King dużo by chciał na pewno. Trener Miłoszewski mówił, że to jest taki zawodnik, który może zmieniać oblicze meczu nawet. No na razie tego Alex Hamilton nie pokazuje, który ten sezon rozpoczynał w Lidze Litewskiej. 2 mecze jak na razie w Energa Basket Lidze, średnia 3 punktów, no zawodzi na razie, zobaczymy jak to będzie w dalszej części sezonu, ale jak mielibyśmy pokusić się o ocenę, to jak na razie no nie pokazuje tego, na co liczą albo czego spodziewają się od gry Hamiltona trenerzy Kinga Szczecin. Borowski, znowu sporo tych zmian w obronie, on przeciwko Kejwerowi nie trafia, te zasięg ramion tutaj przestraszył amerykańskiego rozgrywającego. Mazurczak dostał zasłonę od Meyera i wykorzystał tą akcję. No w końcu w tej akcji oglądaliśmy takiego Andrzeja Mazurczaka, jakiego mamy okazję śledzić i obserwować w tym sezonie Energa Basket Ligi. Wściekły tutaj jeszcze Andrzej Mazurczak, domagając się przewinienia i akcji 2+. Nic z tych rzeczy, ale była izolacja dla Mazurczaka i były punkty. No zobaczymy, czy w dalszej części tego meczu Andrzej Mazurczak będzie brał ciężar gry na swoje barki, bo tak jak mówiliśmy, Andrzej Mazurczak naprawdę kapitalny sezon
w Energa Basket Lidze. 13,5 punktów w 26 meczach to średnia Andrzeja Mazurczaka. 53% z gry, blisko 5 zbiórek, a także 7 asyst. Naprawdę te cyferki muszą robić wrażenie na kibicach Energa Basket Ligi. Tak buduje tą swoją pozycję Andrzej Mazurczak w polskiej lidze. Pokazuje, że tu potrafi i zdobyć punkty, i podać, i naprawdę kreatorem jest tej gry Kinga. Trudno sobie w dniu dzisiejszym gdzieś tam wyobrazić zespół ze Szczecina bez Andrzeja Mazurczaka. No też przypomnijmy, że trener Arkadiusz Miłoszewski musi radzić sobie dzisiaj bez Filipa Matczaka, także bardzo ważnego gracza. Filip Matczak 11 punktów, ponad 11 punktów w tym sezonie Energa Basket Ligi. Reprezentant Polski, bo też Filip Matczak jest w orbicie zainteresowań trenera Igora Milicicia. No teraz udana akcja, szybko rozegrana akcja przez Wisłów. Po timeoucie troszeczkę King przysnął tutaj, trener gości z Litwy. Tą akcję dobrze zaplanował, wiedzieli co chcą zrobić. Tego efektu. Hamilton zagrywał do Borowskiego, ale przerwana ta akcja. Będziemy dogrywać 9 sekund. Kacper dzisiaj odważnie. 14 sekund, przepraszam. Kat Berntson jak na razie dynamicznie gdzieś złapał tę piłkę. Nie ma śladu po tym urazie, po którym opuszczał parkiet Areny Ostrów. Meyer tutaj z 8 metrów oddawał rzut. Brakowało czasu drużynie Kinga Szczecin. Ależ teraz kapitalnie przechytrzył swojego rywala Andrzej Mazurczak. Widać po Andrzeju Mazurczaku, że on wchodzi dopiero na te swoje najwyższe obroty i możemy tu jeszcze oglądać wielkiego Andrzeja. Andrzeja Wielkiego, jakiego obserwujemy w Energa Basket Lidze w tym sezonie. Meyer, izolacja dla niego. W stylu Dirka Nowickiego, ależ akcja. Odchylenia. Tony Meyer, 9 punkt tego zawodnika. Dobre, solidne zawody Tonego Meyera dzisiaj. Ustał Kacper Borowski, szkoda, że... Ale jest faul w ataku. Faulował tutaj Regimantas Miniotas. Mateusz Kostrzewski. Mateusz Kostrzewski jak na razie niewidoczny w tym spotkaniu. W sezonie Energa Basket Ligi także. To nie jest najlepszy sezon Mateusza. Blisko 5 punktów rzucanych, a wiemy. Pamiętamy go chociażby z występów z BN Stali, kiedy był jednym z liderów. Świetnie! Szkoda wielka, że Kacper tego prawą ręką nie skończył. Szukał go tam Hamilton. Hamilton nieskuteczny w tym meczu, dlatego też szuka podań do swoich kolegów w tej drugiej części meczu. Znalazł taki korytarz Hamilton. No ale brakowało tego wykończenia. Są punkty zaliczone, także Hamilton pierwsze punkty dzisiaj. Któryś tam z zawodników z Litwy dotykał kosza, także... Także punkty zaliczone i 38 do 37. Cały czas niski wynik. Nie rozkręciła nam się tutaj gra w ofensywie jednej i drugiej drużyny. Oko za oko dzisiaj można powiedzieć. Mówiliśmy o tej kiepskiej skuteczności obu drużyn. No, zaczyna coraz więcej pożytku mieć z tej obrony strefowej drużyny. Kostrzewski! Mateusz Kostrzewski. No w takiej sytuacji raczej spodziewaliśmy się punktów Mateusza Kostrzewskiego. Chciał tutaj efektownie skończyć Mateusz. Za wcześnie po prostu się wybił i nie doleciał do tego kosza.
Patryk Pankowiak mówi tutaj z własnego doświadczenia, bo nie jeden wsad zrobił tutaj w Arenie Ostrów, także dobra wskazówka, że za wcześnie wyskoczył. Konkluzja tej sytuacji jest taka, że Mateusz Kostrzewski cały czas pozostaje bez punktów w tym meczu, a przed chwilą miał sytuację idealną do tego, żeby zapisać w protokole meczowym. Dwójkowa akcja, Kelly spod kosza nie trafia, Taylor także. Tutaj jest sporo indywidualnych umiejętności w drużynie BC Wolves, ale jak na razie brakuje zespołowości. Mam takie wrażenie, że też zespół BC Wolves budowany na wielkich nazwiskach, ale wielkie nazwiska nie zawsze tworzą zespół. I na razie też mamy tego dowód tutaj w Arenie Ostrów, bo BC Wolves, jak z Patrykiem tutaj mówiliśmy, drużyna faworyzowana przed tym turniejem, jak na razie przegrywa 40-37. Bliski przechwytu Hamilton teraz próbuje po tej drugiej stronie parkietu zapulsować. Taki troszeczkę rozochocony w tej drugiej połowie jest Alexander Hamilton. King w ogóle też taką inną energią, mi się wydaje, pojawił się na parkiecie w tej drugiej połowie. Naprawdę to jest też ich siła. Jeszcze są faule do wykorzystania, więc to przewinienie Kacpra Borowskiego bez konsekwencji, na całe szczęście dla Kinga. Dla odmiany, bo w pierwszej i drugiej kwarcie ten limit był bardzo szybko przekroczony. Tak, to też pewnie były wskazówki trenera Miłoszewskiego, bo liderzy szybko złapali przewinienia. Kibice Kinga w euforii. Tak, bo tutaj bardzo dobrze w defensywie zagrał Zach Cutbernson, ale też mam wrażenie, że nie było tego dystansu zachowanego, jeżeli chodzi o zawodnika wyrzucającego piłkę z autu. A skoczny Zach Cutbernson, w to mi graj, można powiedzieć, bo na wysokim pułapie złapał tę piłkę Zach Cutbernson. Wchodzi na obroty. Ciekawie się to wszystko zapowiada. Borowski, on też potrafi rzucić z dystansu. Cutbernson, on jest wszędzie. Kaver. No i celny rzut trzypunktowy. Adas Juskiewicius. Też jeden z liderów tutaj litewskiego zespołu. Bardzo 6 punktów. To jego dorobek jak na razie w tym meczu. Przypomnijmy, gramy pierwszy półfinał turnieju Final Four Ligi NBL. W drugim BM Stal zmierzy się z polskim cukrem Star Lublin. Ten mecz także na naszej antenie. Zapraszamy od godziny 19. Kostrzewski, no nie może dzisiaj znaleźć swojej skuteczności. Myli się seryjnie popularny Kostek. Kaver spojrzał jeszcze na trenera Kemzurę, jak zagrać tę akcję. Świetnie teraz przechwycił, spojrzał na zegar Bryce Brown i brakowało tego wykończenia. Ale jest w ataku Zach Cutbernson. No. Delia jeszcze. Nie. Sędziowie pokazują, nie ma punktów, ale sprawdzą to. No właśnie, jesteśmy ciekawi, czy były te punkty w czasie, czy też nie. Krótka narada arbitrów. Ale King odrobił to oczko. To na pewno. Tutaj niestety nie widzieliśmy zegara w tej sytuacji. No ale sędziowie pokazują, że te punkty nie będą zaliczone. Chociaż teraz tutaj dwójka sędziowska zmierza w kierunku stanowiska, żeby sprawdzić tę sytuację. My zapraszamy na krótką przerwę, wracamy do Areny Ostrów już za chwilę.
Koszykarskie emocje zapewnia Dombud, twój partner w budownictwie, producent konstrukcji stalowych. Jesteśmy z powrotem w arenie Ostrów. Przed nami czwarta, decydująca kwarta pierwszego meczu półfinałowego turnieju Final Four Ligi i NBL. Jak na razie bliżej finału King Szczecin, który prowadzi 42-40. Ale te ostatnie 10 minut zdecydują o wszystkim. Sędziowie teraz jeszcze analizowali tę ostatnią sytuację i punkty zaliczone. Także mamy remis 42-42. Także cofam te słowa, które powiedziałem przed chwilą, że minimalnie bliżej finału King Szczecin, no bo jak na razie mamy remis i wszystko rozpoczynamy tak na dobrą sprawę od nowa. Ale to jest naprawdę ciekawe widowisko. Może to jakby nie są popisy ofensywne, ale mimo wszystko tutaj jest na styku wynik przez praktycznie cały czas. Widać, że obu zespołom bardzo zależy na tym europejskim trofeum. No właśnie, a propos tego, czy jest ciekawe widowisko, czy nie jest, bo po trzech kwartach drużyna z Litwy 29% rzuconych punktów za dwa, a także 28% za łuku. Katastrofalne skuteczności, jak tutaj. Troszeczkę lepsza drużyna ze Szczecina, która za dwa ma 39%. Za łuku 26%. No nie ma tych fajerwerków strzeleckich. Ale koniec końców po 40 minutach będziemy rozliczać zwycięzców i przegranych. Kto wie, może dodatkowe 5 minut, kto wie, może dogrywka tutaj będzie potrzebna do tego, żeby wyłonić pierwszego finalistę turnieju Final Four Ligi NBL w Ostrowie Wielkopolskim. Taylor to nazwisko zobowiązuje, no ale jak na razie tutaj ucierpiał chyba jeszcze w tej walce. Uderzony w nos Taylor, wykorzystują to zawodnicy ze Szczecina. Taylor ciężko się zbierał tutaj do powrotu do obrony. Wykorzystali to koszykarze Kinga Szczecin. I Mateusz Kostrzewski w końcu zdobywa swoje pierwsze punkty w tym meczu, wyprowadzając drużynę na prowadzenie. Mądry faul teraz Hamiltona, bo przed rzutem jeszcze tutaj nie pozwolił rywalowi piłki złapać, ustabilizować pozycji i oddać rzutu, wykonać wsadu ewentualnego. Brona każdy swego w zespole Kinga Szczecin, ale jest dużo tego switchowania. Kaver z dystansu, Delia zbiera. Argentyńczyk walczy jeszcze w kolejnej akcji. Skończyło się na przewinieniu. Mam wrażenie, że teraz zastawienia zabrakło w zespole ze Szczecina. Mają czego żałować Szczecinianie. 14 sekund dogrywamy w tej akcji. Bardzo fajna akcja teraz. Adas Juskiewicius złapał i szybko oddał rzut. 44-44. Żadna z drużyn tutaj nie prowadziła większą przewagą niż 4 punkty. Stąd pod tym kątem, takim emocjonalnym, ten mecz może się podobać. Ale to też wynika z nieskuteczności. A Fein kończy już bodajże trzecią akcję z góry w tym meczu. Mówiliśmy, że to jest zawodnik, który jak mielibyśmy taką statystykę graczy, który najwięcej akcji kończy z góry w Energa Basket Lidze, to z pewnością byłby w czołówce. Taylor. Ale mocno przystrzelił, w ogóle piłka nie dotknęła nawet obręczy. Tak patrząc na Jeffreya Taylora w tym dzisiejszym meczu, to naprawdę pewnie wielu z kibiców nie może uwierzyć w to, że to jest gracz wybierany w drafcie NBA.
zwycięzca Euroligi z Realem Madryt, bo no, pozostawia wiele do życzenia ta jego skuteczność. Dlatego też coraz częściej, pewnie w tej końcówce więcej, będzie spoczywać na barkach Kawera, który teraz też faulowany w tej indywidualnej akcji. Amerykanin będzie wykonywał dwa rzuty wolne. Phil Fane faulował, to jego trzecie przewinienie, ale w tej drugiej połowie na ten moment. No właśnie, Fane, czwarte przewinienie, nie trzecie, a czwarte, także pierwszy z koszykarzy Kinga Szczecin zagrożony opuszczeniem boiska. Trener Miłoszewski zareagował tutaj momentalnie, ściągnął go z parkietu, bo wie, jak to będzie ważne, jak jego obecność będzie ważna jeszcze w końcówce meczu. Fane średnio prawie 15 punktów PLK, pierwszy strzelec Kinga, 71% skuteczności za dwa, także naprawdę świetny też sezon. Andrzej Mazurczak na ławce i teraz pytanie, bo oglądaliśmy pod koniec trzeciej kwarty jego udaną akcję i w momencie, kiedy myśleliśmy, że on już teraz, dobra akcja dwójkowa, Hamilton Borowski, kończy to wszystko Kacper, dwa punkty dla Kinga, no ale właśnie, co z Andrzejem Mazurczakiem, bo mieliśmy wrażenie, że wchodzi na odpowiednie obroty, czy trener Miłoszewski szykuje go na końcówkę? Kacper też nam się dzisiaj bardzo podoba, odważnie gra, może te wszystkie rzuty jednak też do kosza nie wpadają, ale gra Kacper bardzo odważnie i o to chodzi. Tutaj Kristupas Żemaitis popisał się efektowną akcją, ale wcześniej popełnił błąd kroków, ale to też pokazał tutaj tą swoją dynamikę. Kostrzewski, Hamilton w tej drugiej połowie jest tym pierwszym playmakerem. Bryce Brown. Powalczył na tablicach jeszcze Borowski. Dogrywać będą koszykarze Kinga. Wraca Tony Meyer. Odpoczynek. Kilka chwil odpoczynku dla Zaka Cadbernsona. Hamilton wysoki, rozgrywający. Meyer, 10 sekund do końca tej akcji, tyłem do kosza grał, ale tutaj lepszy okazał się Żukauskas, który teraz przy piłce, wysoki gracz, dwumetrowy, który także potrafi grać na wielu pozycjach, ale taka jest ta litewska szkoła koszykówki. Kawer czarował Meyerem, ale ostatecznie nie oddał rzutu, musiał oddawać piłkę. No, nie ma za bardzo pomysłu drużyna BC Wolves w tych ostatnich minutach na to, żeby rozbić defensywę drużyny Kinga Szczecin. I to jest błąd, 24 sekund, piłka dla Kinga, także mogą tutaj Szczecinianie przewagę swoją powiększyć. Wraca Mazurczak, który zmienił Hamiltona. Wysoka zasłona, jest tutaj zmiana krycia, także Kacper ma przewagę niższego zawodnika. Borowski, izolacja dla niego, ale nieudany rzut. Dobry pomysł, gorsze wykończenie. Kostrzewski tutaj walczył o przechwyt w tej sytuacji. Faul w ataku. Też. Dobrze zachował się tutaj Bryce Brown w tej sytuacji. Rashard Kelly był tym zawodnikiem, który popełnił przewinienie ofensywne. No i właśnie Amerykanina zmienia teraz grający z dziesiątką Regimantas Miniotas. Niespełna 6 minut do końca. King osłabiony, King podrażniony i obolały, jest na prowadzeniu. Andrzej Mazurczak, ja tak liczę, że to na barkach tego zawodnika będą tak spoczywać jest. Tutaj te kluczowe akcje. Teraz Brown goni go zegar, ale rzut.
Na 0,02 sekundy przed końcem czasu Bryce Brown rzuca jakże ważne punkty, bo King na 4-punktowym prowadzeniu, a więcej niż 4 punkty żadna drużyna tutaj jeszcze nie prowadziła. 4-6 punktów gdzieś tam było w pierwszej kwarcie, ale kolejne. Świetnie, przytomnie teraz zagrał Andrzej Mazurczak. Jest ta pewność siebie u rozgrywającego Kinga Szczecin. Meyer wyprowadzony na pozycję celnie. Ważny rzut. To są ważne momenty Kinga Szczecin, który prowadzi już w tej sytuacji 53-46 i Szczecinianie uciekają drużynie z Litwy. Takiego wysokiego prowadzenia jeszcze w tym meczu nie mieliśmy. Andrzej Mazurczak nie musi być tym pierwszym strzelcem swojego zespołu. On ma być tutaj kreatorem. Jak na razie do tej pory 4 asysty Andrzeja Mazurczaka. Ta ostatnia była 5. To był 5. dopiero celny rzut Kinga za 3 w tym meczu, ale jakże istotny. No i Tony Meyer. Jak będziemy mieli tutaj wybór MVP, a wiemy, że w rozgrywkach NBL ten tytuł w każdym meczu zawodnika, najlepszego zawodnika danego meczu był, no to tutaj jak na razie Tony Meyer, można powiedzieć, że taka najjaśniejsza postać w tym meczu, jeżeli chodzi o drużynę Kinga Szczecin. Skończył karierę w... Wznowił ją. Chwała mu za to. Znamy Tonego Meyera z występów chociażby w Zastalu Zielona Góra. Wraca do Kinga Szczecin. W Zastalu był także Andrzej Mazurczak. W Zastalu był także trener Arkadiusz Miłoszewski, który wcześniej pełnił rolę asystenta, ale to tacy zawodnicy, których lubi. To takie, mają takie DNA, które odpowiada właśnie trenerowi Miłoszewskiemu i dlatego też sięgnął po nich trener Miłoszewski. Jak na razie z dobrym skutkiem, bo już wielokrotnie podczas tej transmisji mówiliśmy, że King zaskakuje. King gra bardzo fajny basket w tym sezonie. Drugie miejsce jak na razie w Energa Basket Lidze. A kto wie, może będą za chwilę finalistą rozgrywek Ligi NBL. Meyer! Mówiliśmy o tym, że te ostatnie momenty należą do niego. Teraz świetny blok. Już nie pozwalają na tyle swobody, jeżeli chodzi o Kejwera. Mazurczak. To chcieli zagrać podobną akcję. Mazurczak z Meyerem. Meyer wychodził tam na pozycję, ale 5 sekund pozycja do końca tej akcji. Mazurczak z 9 metra, albo 10 nawet. Kostrzewski walczył tutaj jeszcze o tę piłkę, ale nie wywalczył jej, dlatego przy wyniku 53-46, 4 minutach do końca meczu, BC Wolves, drużyna, tak jak mówiliśmy, zarejestrowana w Wilnie, z siedzibą w Wilnie, ale rozgrywająca swoje mecze w Olicie. Czwarty faul Kostrzewskiego, trener Miłoszewski daje mu teraz odpocząć. Czwarty też faul zespołowy Kinga, także każdy następny już będzie karany 2 rzutami wolnymi. No właśnie, zobaczymy jak te koszykarskie szachy tutaj będą rozstrzygać trenerzy jednej, drugiej drużyny, bo BC Wolves tylko jedno przewinienie, a tymczasem Girdas Żukałska trafia za 3 punkty. 53-49. 3 minuty 40 sekund do końca. Żukałska z... Myślałem, że będzie grał z nim Mazurczak. Meyer teraz nieskuteczna ta akcja. I to jest faul. To jest faul Brauna. Wydaje mi się niepotrzebny. Zdecydowanie. No wymowne teraz takie obrazki. Rozkłada ręce trener Miłoszewski, jakby zadaje pytanie, po co było to przewinienie w 3 sekundzie akcji, a wiemy, że King Szczecin, dla Kinga Szczecin było to 5 przewinienie w 4 kwarcie, także tutaj punkty za darmo, o ile oczywiście Kejwer trafi dwa rzuty wolne. Jest bardzo możliwe, że po prostu Brown nie był tego świadomy, że już nie może faulować, nie zorientował się w tej sytuacji, dlatego też bez pardonu tutaj zaatakował lidera BC Wolves. Kejwer ma 2 wolne, wiemy, że wykonuje je bardzo dobrze.
No, przed chwilą było 7 punktów dla Kinga. Zaraz mogą być tylko 2, czyli jedno posiadanie. No, robi tutaj się nam naprawdę bardzo gorąco w arenie Ostrów. BC Wolves odpowiadają w wielkim stylu. I tak jak mówiliśmy, że tutaj gra błędów była w tej pierwszej połowie. BC Wolves 7 strat w pierwszej kwarcie. Później jakby tą grę uspokoili, ale teraz spoglądając w arkusz statystyczny, już 17 strat drużyny prowadzonej przez Kęstutisa Kędzurę. To ma znaczenie w tych decydujących momentach. Dopiero drugi faul Litwinów, także jeszcze mogą ostro grać. Mam dwa faule do wykorzystania. Dopiero później każdy następny będzie krany faulami. Brown teraz nie zdecydował, żeby tą akcję kończyć od razu. No tutaj Kaver się spóźnił w obronie, bo no wysoko jest. Wyszli do pozostałych zawodników. No ale to, co nie udało się kilka sekund wcześniej, udaje się teraz. Bryce Brown nie spod kosza, ale z pół dystansu rzuca kolejne dwa punkty. Niepopularny rzut teraz w dzisiejszej koszykówce z pół dystansu, ale jakże skuteczny. Niektórzy zawodnicy świetnie to potrafią i nie chcą się zmieniać. No nie poradził sobie teraz Kacper Borowski. Kristupas Rzemajtis rzuca dwa punkty dla BC Wolves i cały czas mamy tutaj w arenie Ostrów mecz na styku 55-53. Trener Arkadiusz Miłoszewski poprosił o przerwę, pierwszą przerwę w drugiej połowie, także jeszcze tak naprawdę ma dwie do wykorzystania. W dobrym się wydaje momencie tą przerwę wziął trener Kinga. Jest pełna 3 minuty do końca, 2 punkty jeszcze przewagi, wielkie nerwy po obu stronach, bo wiadomo jaką stawkę ma to spotkanie. Final Four w Ostrowie, w arenie Ostrów, wygrany jutro zagra o mistrzostwo tych rozgrywek, przegrany tylko lub aż o brązowy medal. No i zobaczymy, jak jutro te drużyny będą się prezentować, bo dzisiaj mówimy sporo o tym braku skuteczności z jednej i z drugiej strony. 38% z gry King Szczecin w tym meczu, 30% BC Wolves. Jak na drużyny z tego poziomu rozgrywkowego, no to mamy niedosyt, jeżeli o to chodzi. Zdecydowanie jakościowo. My tutaj chwaliliśmy właśnie czy Tonego Meyera, czy Bryce'a Browna w tych ostatnich minutach, ale to także koszykarze, którzy na słabej skuteczności jednak grają. Tony Meyer 33% z gry, Bryce Brown 38%. Sporo tych prób, sporo niecelnych rzutów. Mazurczak pilnowany już na całym boisku przez Rzemajtisa. Zobaczymy, co tam na tej przerwie na żądanie trener Miłoszewski rozrysował. No, zabrakło tutaj pomysłu. Mazurczak penetrował strefę podkoszową, ale nie miał dobrze ustawionego żadnego kolegi z drużyny. Akcja specjalna, czyli sekundy 700. Meyer, on tutaj będzie próbował wykorzystać swoje warunki fizyczne i wszystko układało się dobrze dla niego, ale zabrakło wykończenia w tej akcji, a szkoda, bo to mogła być taka kluczowa akcja. 4 punkty na 2 minuty przed końcem. W takim meczu jak dzisiaj, no to byłaby jakaś zaliczka, bo przypomnijmy, tutaj najwyższe prowadzenie Kinga 7 punktów. Ale od tego momentu tylko 2 punkty zdobył King. Żukauskas nie trafia z dystansu, ma 9 zbiórek już, to wysoki gracz, ale lubiący grać na obwodzie. Teraz znowu akcja dla niego, znów nieskutecznie. No ta skuteczność pewnie, jeżeli będzie okazja porozmawiać z trenerem Kędzurą, to pewnie będzie taki czynnik decydujący o tym, czy jego drużyna wygra, czy też przegra, no bo tutaj jeszcze nie dzielimy skóry na niedźwiedziu. 1,5 minuty do końca tego meczu, 55-53.
trzeci faul dopiero teraz BC Wolves w tej kwarcie, czyli jeszcze jeden do wykorzystania jest. Sprytnie tam tą akcję powstrzymywali, bo Meyer był pod koszem. Piekielnie. Mazurczak, wychodzi Kat Berntson. Udało się wyjść i teraz ta akcja dla niego. Fein tam wstawia zasłonę. Izolacja dla Kat Berntsona. Rozpędza się Amerykanin. Brakowało wykończenia. Zbijał tą piłkę Fein. Jest nowe 14 sekund dla Kinga, także jest ponowienie. Mazurczak chciał wymusić faul. Nie ma gwizdka. Jest piłka dla Litwinów. Minuta do końca tego meczu. 55 do 53. Żukauskas. I mamy remis po 55. Zdenerwowany trener Miłoszewski. Uśmiechnął tam się tylko trener Arkadiusz Miłoszewski. Chciał faulu na Andrzeju Mazurczaku. Sędziowie jednak nieugięci przy tej akcji pozostali. Mazurczak próbował wymusić faul. Nie przyniosło to skutku. Jest kontra. Są szybkie punkty BC Wolves i jest remis. Skąd my to znamy? Girdas Żukauskas, 30-latek, silny skrzydłowy, mierzący 200 cm wzrostu. Występował w rozgrywkach litewskiej ekstraklasy, między innymi w drużynie Dżuki. Grał także w Parmie, Perm Basket, rosyjskiej drużynie, także w Turcji, Tofas Bursa. To nie są przypadkowe ligi, dlatego też naprawdę niezły mecz Żukauskasa, który ma już na swoim koncie 7 punktów, a także 10 zbiórek. Trochę za dużo tych rzutów trzypunktowych, bo 1 na 7 w jego przypadku. Prowadził King 53 do 46 na niespełna 5 minut przed końcem. Od tego czasu tylko 2 punkty Szczecinian. Żukauskas też powoli się zbliża do takiej swojej średniej w rozgrywkach ligowych. 12,5 punkta w rozgrywkach litewskiej ekstraklasy. Przedostatnia przerwa na żądanie trenera Kinga wykorzystana, także zobaczymy tutaj, co zaproponuje King. Patryk, dogrywka czy nie? No ta akcja będzie bardzo istotna. No i wraca na tą być może kluczową akcję Alexander Hamilton. Nie oglądaliśmy go w ostatnich minutach. Ufa mu bardzo trener Miłoszewski. Zobaczymy, czy się odpłaci za to zaufanie. A być może to też jest taki pomysł, żeby trochę uwolnić Mazurczaka. Może tu właśnie Mazurczak ma wykonywać te kluczowe momenty. Nie trafia. No chyba nie tak zaplanował tę akcję trener Arkadiusz Miłoszewski. 30 sekund do końca. Tutaj z drugiej strony mamy Kejwera. On w takich kluczowych momentach czuje się doskonale. Widzieliśmy to już wcześniej. No też brakowało wykończenia. Bryce Brown rozpędza kolejną akcję. Kate Berson faulowany. Ależ na przebój tutaj poszedł. 14 sekund do końca i tutaj decydować będą rzuty wolne. Kate Berson 61% z linii rzutów wolnych w PLK. Zach Kat Berntson. Zobaczymy, jak układ nerwowy funkcjonuje u tego koszykarza. Bo to mogą być bardzo ważne punkty. Jeśli teraz drugi rzut hipotetycznie wykorzysta, będzie mógł trener BC Wolves poprosić o przerwę. To też ma spore znaczenie. A jeśli nie, no to dostaje jedno posiadanie. No, drugi rzut nieskuteczny. Miałem wrażenie, że być może... Niesamowity. Kejwer kontra Brown. Za 3 na zwycięstwo. Trafił, ale rzut! No i to, co oglądaliśmy wcześniej. Kejwer wszystkie swoje akcje punktowe kwituje takim rozbrajającym uśmiechem. Tak niesamowity. Tak jak mówiliśmy, wielu jest koszykarzy w drużynie BC Wolves z bardzo bogatym CV, ale to Kejwer jest tym
kluczowym graczem. Nie ma układu nerwowego ten zawodnik. Puka do NBA i być może takie stukanie właśnie ktoś usłyszy. Kto wie, zobaczymy. Tak jak Patryk tutaj wspominał, epizod w Indiana Pacers, gdzieś tam występy w lidze letniej NBA cały czas liczy na angaż w najlepszej lidze świata. Na ten moment prowadzi drużynę BC Wolves do wielkiego finału turnieju Final Four. No ten finisz zdecydowanie tutaj się nie układa jak na razie po myśli Kinga. Ostatnie 5 minut, tylko 2 punkty Szczecinian. No ale jeszcze są 2 sekundy, także jeszcze King może odpowiedzieć. Jeszcze nawet może doprowadzić do dogrywki. Ostatni też timeout w czwartej kwarcie trener Miłoszewski wykorzystał oczywiście w tej sytuacji. Niepocieszeni sympatycy Kinga, którzy tutaj we wtorkowe popołudnie się do Ostrowa Wielkopolskiego wybrali. 12-11 pierwsza kwarta, 17-19 druga, trzecia 13-12 i czwarta 13-16. No i ta nieskuteczność. Mówiliśmy o tym, że wielkie koszykówki tutaj nie oglądaliśmy, ale jeżeli chodzi o te sportowe emocje, no to jesteśmy tutaj trzymani w napięciu do ostatniej akcji. Jak odpowie King Szczecin? Dobrze grają w obronie. Kat Berntson. Szalony rzut. Niestety dla polskiego zespołu bez powodzenia. No i drodzy Państwo, mamy już odpowiedź, pierwszą odpowiedź, jeżeli chodzi o ten turniej finałowy w Ostrowie Wielkopolskim. BC Wolves, litewska drużyna, pierwszym finalistą. Jutro BC Wolves zagra w finale o godzinie 19. A kto będzie rywalem? Wyłoni to drugi półfinał, w którym BM Stal zagra z polskim cukrem Start Lublin. Kejwer, MVP chyba tego spotkania, Patryk. Zdecydowanie. Też ten rzut 2 sekundy przed końcem. No niesamowite, to jest kwintesencja koszykówki. Bardzo zacięty mecz. King miał już 7 punktów przewagi. Wydawałoby się, że ten mecz ułoży się już pod dyktando polskiej drużyny. Ale w ostatnich 5 minutach tylko 2 punkty Kinga. 19 punktów Kejwera na 58 drużyny. 55-58. No, wynik zaskakująco niski, ale tak jak mówiliśmy tutaj podczas całej tej transmisji, duże problemy ze skutecznością jednej i drugiej drużyny. No bo jakby nie było, tutaj nie było jakiejś mistrzowskiej defensywy. Sporo przestrzelonych rzutów z czystej pozycji. Sporo przestrzelonych rzutów spod kosza. My teraz oglądamy jeszcze najciekawsze akcje w tym meczu. No nic, drodzy Państwo, to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy półfinał, który komentowali dla Państwa Patryk Pankowiak i Marcin Gebel. Ja zapraszam chwilę przed godziną 19. Wrócimy do Areny Ostrów na drugi mecz półfinałowy, w którym BM Stal zmierzy się z polskim cukrem Start Lublin. Ten mecz skomentuję z trenerem Wadimem Czeczuro. Do zobaczenia, do usłyszenia.